Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Dziś zapraszam Was do Turkmenistanu. Tam jeszcze nas nie było? A co ciekawego się tam działo? Już Wam relacja. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Dzięki Waszemu wsparciu mogę realizować dla Was programy, filmy, relacje oraz oczywiście raporty z Ukrainy. Dzięki temu wsparciu mogę podzielić się z Wami moją wiedzą, analizą i przemyśleniami oraz później rozmawiać z Wami w komentarzach pod filmami. Szczególne podziękowania dla wspierających Andrzej Wicher, Marcin Lover i Tomasz Nowak. Dziękuję i zapraszam na film. Turkmenistan to kraj, który rzadko pojawia się w naszej przestrzeni medialnej. Kraj bardzo duży. Nie aż tak nam zresztą odległy, gdy spojrzymy na mapę. Zobaczcie, tu się kończy Kurcja, okej, jest jeszcze prawda, Iran, ale tu już za morze mamy Turkmenistan. To prawie kraj niemalże dwukrotnie większy od Polski, niespełna 0,5 miliona km², ale zamieszkiwany przez tylko nieznacznie ponad 5 milionów ludzi, z czego ponad 1 milion mieszka w stolicy Turkmenistanu w Aszchabadzie, na południu tego kraju. I to właśnie w Aszchabadzie odbyła się sesja plenarna Międzynarodowego Forum Relacje Czasów i Cywilizacji – Podstawa Pokoju i Rozwoju. No cóż, ktoś mógłby zadać pytanie, co ty nam pokazujesz? Jakiś Turkmenistan? Jakaś sesja? Przecież tego jest pełno. No może tego jest pełno, ale goście byli na tej sesji niezwykle ważni i godni uwagi. Ponadto jest to jedno z działań prowadzonych na terenach Azji, mające na celu w pewnym sensie integrację tych państw, a także jest też powiązane z tym, co wkrótce się będzie działo, czyli ze szczytem BRICS. W Aszchabadzie także oczywiście był Władimir Putin, który wziął właśnie udział w tej sesji plenarnej forum. Formalnie sesja plenarna odbyła się z okazji 300. rocznicy urodzin wybitnego turkmeńskiego poety i myśliciela Magdymgulu Fragi. Przed rozpoczęciem spotkania prezydent Turkmenistanu Serdar Berdimuhamedow dokonał ceremonii powitania szefów delegacji uczestniczących właśnie w Międzynarodowym Forum z tej okazji. Ze strony rosyjskiej w wydarzeniu uczestniczyli także wicepremier Rosji, przewodniczący rosyjskiej części międzyrządowej Rosyjsko-Turkmeńskiej Komisji Współpracy, zastępca szefa administracji prezydenta Dmitrij Pieskow oraz inni. Na marginesie warto dodać, że na forum Władimir Putin rozmawiał także krótko oczywiście z uczestnikami, m.in. z prezydentem Pakistanu Asitifem Alim Zadarim. Przywódcy wymienili wzajemne zaproszenie do złożenia oficjalnej wizyty odpowiednio także w Rosji i Pakistanie. A przypominam, Pakistan to ogromny kraj i kraj mający broń nuklearną. Oraz potwierdzili zamiar i zainteresowanie polityczne obu krajów intensyfikacją dwustronnych więzi we wszystkich obszarach. Ponadto prezydent Rosji rozmawiał także z przewodniczącym tureckiego parlamentu Numanem Kurtulmuş'em i potwierdził, że nie może się doczekać spotkania z prezydencją Turcji Recepem Erdoganem na szczycie BRICS w Kazaniu, który odbędzie się już niedługo w październiku. Te informacje zgoła nieistotne pokazują nam, jakie kierunki obrała Rosja. Pakistan, kraj, który posiada broń nuklearną i mówimy o wszystkich aspektach współpracy, a więc zapewne także współpracy militarnej. Na wstępie chciałem Wam zaprezentować wystąpienie Władimira Putina, bo one oczywiście wszystkich zainteresowało najbardziej. Oczywiście pominę ten wstęp związany z turkmeńskim poetą. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to myślę, że znajdzie informację. Natomiast przejdę oczywiście do tego, co jest najważniejsze, czyli do polityki międzynarodowej. W tle oczywiście będzie leciała relacja wideo z tego spotkania. Możecie zauważyć, że było tam bardzo wielu gości z krajów arabskich. Zwróćcie na to proszę uwagę. Władimir Putin powiedział w swoim wystąpieniu, że obecnie mamy do czynienia z trudną sytuacją na arenie międzynarodowej na tle całego świata. Gdy świat stoi w obliczu bezprecedensowych zagrożeń wynikających z uskoków cywilizacyjnych, jak on to nazwał,
konfliktów międzyetnicznych i międzywyznaniowych, gdy stosunki międzynarodowe weszły w erę globalnych, fundamentalnych zmian, kiedy nowy porządek świata powstaje, odzwierciedlając różnorodność całej planety, a ten naturalny proces jest nieodwracalny. Wyłaniają się nowe potężne ośrodki wzrostu gospodarczego, wpływów finansowych i politycznych. Przede wszystkim tutaj, na globalnym wschodzie, na całym globalnym południu. Te nowe ośrodki dążą do zachowania i wzmocnienia suwerenności oraz tożsamości społeczno-kulturalnej, szukając dróg harmonijnego rozwoju w zgodzie ze swoimi tradycjami i w oparciu o interesy narodowe. Państwa, kontynuuje Władimir Putin, większości światowej, do której należy Rosja oraz wszystkie kraje reprezentowane na forum tym, opowiadają się w duchu filozoficznych podejść turkmenistego poety. Za bardziej sprawiedliwym podziałem korzyści, za konsekwentną demokratyzacją życia międzynarodowego. Jesteśmy przekonani, powiedział Władimir Putin, że powszechny pokój i wszechstronny rozwój można zapewnić jedynie poprzez uwzględnienie opinii każdego narodu przy jednoczesnym poszanowaniu prawa każdego państwa do własnego suwerennego kursu, do własnego światopoglądu, do własnych tradycji i idei religijnych. Pragnę podkreślić, Rosja odpowiada się za możliwie najszerszą międzynarodową dyskusją na temat parametrów interakcji w wyłaniającym się wielobiegunowym świecie i jest otwarta na dyskusję nad kwestiami budowy nowego porządku światowego ze wszystkimi naszymi przyjaciółmi, partnerami i ludźmi o podobnych poglądach. W tym w ramach WNP, Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Szanghajskiej Organizacji Współpracy i oczywiście BRICS. W tym duchu przygotowujemy się do szczytu BRICS i BRICS Plus Austria, który odbędzie się w Kazaniu w dniach 22-24 października. Oczywiście chcielibyśmy powitać tu także gospodarza naszego spotkania, Serdara Gurbanguliewicza i wielu innych przywódców obecnych na tym forum, na tym wydarzeniu w Kazaniu. Podsumowując, powiedział Władimir Putin, chciałbym skorzystać z okazji, aby szczególnie podziękować obecnemu kierownictwu Turkmenistanu, jego prezydentowi, a także narodowemu przywódcy narodu turkmeńskiemu Gurbanguliewiczowi Mialkiewiczowi za to, że zgodnie z rozkazami, nakazami turkmeńskiego poety Maktumgułego wnoszą znaczący wkład w zachowanie pokoju i stabilność w naszym wspólnym regionie w poszerzeniu wielopłaszczyznowej współpracy i partnerstw. To można powiedzieć bardzo górnolotne przemówienie Władimira Putina. Dosyć rzadko on aż tak cywilizacyjnie i filozoficznie się wypowiada. Chciałbym zwrócić uwagę. No ale co powiedział Władimir Putin? To, co powiedział? No chyba każdy się z tym zgodzi. Wolność, demokracja, samostanowienie. No, chyba każde państwo na świecie by tego chciało. Każde? Czy każde państwo na świecie chce tego, by inne państwa mogły robić i podążać ścieżką, jaką chcą? Zadajmy sobie to pytanie i odpowiedzcie na nie w komentarzach. Jakie państwo wam do tej teorii nie pasuje? Natomiast przy okazji tego spotkania międzynarodowego w Turkmenistanie doszło także do bezpośredniego spotkania Władimira Putina z prezydentem Iranu. To oczywiście bardzo ważny kraj i dwa państwa, które prowadzą ze sobą w ostatnich latach bardzo zintensyfikowane stosunki. Władimir Putin na przemówieniu, na spotkaniu z prezydentem Islamskiej Republiki Iranu Masoudem Pezeszkiewiczem powiedział: bardzo się cieszę, drogi panie prezydencie, że mamy okazję spotkać się z panem osobiście i omówić nasze bieżące sprawy. Stosunki z Iranem są dla nas priorytetem i rozwijają się bardzo pomyślnie. Zwróćcie uwagę na to słowo, priorytet. W tym roku obserwujemy wzrost obrotów handlowych. Co prawda nie podniosła się ona po zeszłorocznym spadku, ale tendencja jest dobra. Aktywnie współpracujemy na arenie międzynarodowej. Nasze oceny wydarzeń zachodzących na świecie są bardzo często zbliżone, a nawet zbieżne. Jestem pewien, że dzisiaj też o tym porozmawiamy.
ile stał się pełnoprawnym członkiem Szanghajskiej Organizacji Współpracy i BRICS. W tym miesiącu czekam na Pana w Kazaniu w dniach 23-24 na szczycie BRICS, gdzie mamy zaplanowane także spotkanie dwustronne. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogliśmy się spotkać. W odpowiedzi na to prezydent Pezeszkian, prezydent Iranu. Ja również bardzo się cieszę, że mogłem się tutaj dzisiaj z Panem spotkać. Jak już Pan zauważył, nasze stosunki są między obydwoma krajami szczere, a nasze stosunki w sferze kulturalnej, gospodarczej i społecznej poprawiają się z dnia na dzień. Biorąc pod uwagę wolę duchowego przywódcy rewolucji islamskiej, nasze stosunki powinny z dnia na dzień się poprawiać i wzmacniać. Mamy teraz wiele możliwości i musimy sobie pomagać. No, ciekawe, o czym myślał tutaj, to mówiąc, prezydent Iranu, o państwie na i? No, jak sądzicie? Nasze zasady są podobne, nasze pozycje na arenie międzynarodowej są podobne do waszych. Jeśli Bóg da, my też weźmiemy udział w BRICS i tam dokumenty, które trzeba będzie podpisać, zrobimy to wszystko, żeby te dokumenty podpisać. A więc widzimy bardzo głęboką deklarację prezydenta Iranu o tym, że zamierza zacieśniać dalej stosunki z Rosją, ale przede wszystkim nie z samą Rosją, też z krajami, które współpracują z Rosją, na przykład w ramach BRICS. Dlatego też Wam mówię o tym spotkaniu, bo takie spotkania właśnie jak te forum, to oczywiście po części takie spotkanie kurtuazyjne, ale to też jest spotkanie przygotowawcze do takiego wydarzenia, jakim jest BRICS i tego wszystkiego, co się z BRICS wokół dzieje. Ludzie, czy też raczej reprezentanci państw, elity państw, które przyjadą właśnie na takie przedspotkanie jak to, później mogą brać udział w czymś ważniejszym, w czymś, co się rodzi na naszych oczach. Dlatego też postanowiłem zrobić taką krótką relację z tego wydarzenia, dlatego że wiem, że w ogóle w naszej przestrzeni medialnej coś takiego nie występuje. Natomiast jeżeli mówimy o polityce wschodniej, no to nie sposób pominąć te tutaj zagadnienia, które żeśmy sobie omówili. No ale wiąże się to z nami, bo za naszą granicą trwa wojna ukraińsko-rosyjska. Na Bliskim Wschodzie trwa w tej chwili kolejna wojna wzniesiona przez państwo położone w Palestynie. A w to wszystko wmieszane są i Rosja, i Iran, które ze sobą bardzo głęboko współpracują. I jak widać, chcą to robić dalej. To tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Was zainteresowałem tą polityką międzynarodową i do zobaczenia w następnych relacjach. Cześć!